Dzień dobry! Trudno zaprzeczyć temu, że amerykańska wersja serialu The Office zrewolucjonizowała rynek komedii telewizyjnych, popularyzując gatunek mockumentary, czy tam w polskiej wersji mockumentu, serial pożegnał się ze śmiechem z puszki, pozwalając widzom samodzielnie decydować, kiedy się śmiać, wspierając to wszystko wspaniałą ekipą pierwszo- i drugoplanowych postaci. Oczywiście wiem, że amerykańska wersja jest adaptacją brytyjskiego oryginału, ale ten nigdy nie zyskał takiej popularności. Osobiście też nie przepadam za brytyjską wersją. Jednak wspominam The Office z powodu jego polskiej adaptacji, TheOffice.pl, która na swój sposób odświeżyła gatunek polskiej komedii. Mogę z dużym przekonaniem powiedzieć, że jest to jeden z najlepszych seriali komediowych wyprodukowanych w naszym kraju w ostatnich latach. Swoją drogą nazwa polskiego The Office brzmi tak, jakby nastolatek szukał na Dark Vares amerykańskiej wersji z napisami w naszym rodzimym języku. Czy mockument to kierunek, jakim powinna zmierzać polska komedia? Takie samo pytanie zadali sobie twórcy 1670, oryginalnego serialu Netflixa składającego się z 8 odcinków wypuszczonych jednocześnie, który swoją premierę miał 13 grudnia 2023 roku. Historii poznajemy losy rodziny Adamczewskich, szlacheckiego rodu, który włada połową wioski Adamczycha. Głową rodziny jest Jan Paweł, który ma bardzo konkretne marzenie – stać się najsłynniejszym Janem Pawłem w historii. Czy to mu się powiedzie? Kto wie? Ale na razie poznajmy losy jego rodziny. Jesteś swój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. Chociaż zdaję sobie sprawę, że to kolejna mocno spóźniona recenzja, nie oglądałem tego serialu na premierę. Kiedy zobaczyłem zwiastun, byłem zaintrygowany i gotowy na premierę. Czemu nie obejrzałem od razu? Gdy serial wyszedł, był absolutnie wszędzie. YouTube, Facebook, wszędzie pełno było różnych klipów z produkcji. Niestety nie mogłem się powstrzymać i każdy z nich oglądałem, zamiast zabrać się za obejrzenie całego serialu. W końcu jednak porzuciłem pomysł seansu na jakiś czas, obawiając się, że to, co faktycznie zabawne, już zobaczyłem i produkcja nie będzie miała nic więcej do zaoferowania. Wróciłem po kilku miesiącach i muszę powiedzieć, że moje obawy były zupełnie bezzasadne. To wręcz wzór dla komedii. Większość klipów, z którymi się spotkałem, pochodziła praktycznie z pierwszego odcinka, a równie absurdalnych i zabawnych zdarzeń było tyle samo, jeśli nie więcej, z każdym kolejnym. Serial 1670 to polska pozycja, o której wspominałem w ramach recenzji Kosa, która krytycznie podchodzi do elementów naszej historii i nie boi się tego pokazywać. Robi to w formie komedii, ale przekaz poszczególnych wątków, jak złe traktowanie chłopów, jest poważny. Z innej beczki w pierwszym odcinku Jan Paweł przygotowuje się do debaty w sprawie nałożenia dodatkowych podatków na szlachtę, aby odbudować kraj po potopie szwedzkim. Opowiada, jak ważna jest dla niego ta sprawa, szuka argumentów przeciw, ostatecznie sprowadzając sprawę w całości do tego, że widz zapomina o pewnym ważnym prawie szlachty, którego zdradzać wam tu teraz nie będę, ale część z was się pewnie już domyśliła. Serial nie stara się w 100% odtwarzać realiów historycznych, przenosi raczej nasz świat w realia XVII wieku. Chociaż jest to mockument, to nie może mieć ekipy filmowej, więc ma kronikarzy. Innym razem Jan Paweł gani swojego syna, by nie spędzał za dużo czasu przy obrazku, co ma być smartfonem tamtych czasów. Tylko że to jest jeden mały obrazek. No i oczywiście nie brak po prostu żartu z wizerunku typowego Polaka dziadersa. Czyli mamy tutaj naprawdę sporo zabawnego chłopskiego rozumu, rzucania wręcz niedorzecznych, rasistowskich czy seksistowskich haseł, a także hipokryzji walącej na każdym kroku. I tak, znajdą się też proste żarty, na przykład o mierzeniu kutasów, które niekoniecznie trafią do każdego, ale większa część humoru potrafi być naprawdę ciekawa. Poza tym twórcy potrafią bawić się konwencją i jak chcą przedstawić nagle historię pewnego szlachcica psychopaty, to serial jest tym cholernie przekonywujący. Bardzo lubię postacie w tej produkcji. Cieszę się, że choć Jan Paweł jest inspirowany Michaelem Scottem, nie jest plagiatem tej postaci. To mężczyzna, który ma rodzinę, którą kocha, nawet jeśli nie potrafi tego najlepiej okazać. Pomimo głupoty i przywiązania do tradycji, jest zdolny do refleksji i zmiany postrzegania niektórych spraw. Człowiek dochodzi do czegoś ciężko pracą własnych chłopów, to zabrać mu.
Taka mentalność. Jego żona Zofia jest przedstawiona z początku jako wiedźma w rodzinie, która w wolnej chwili mogłaby rzucić na kogoś klątwę za jedno krzywe spojrzenie. Kurtyzany, przestępcy i wszechobecna zgnilizna. Z czasem jednak otwiera się przed widzami, ukazuje serce i swoje frustracje. Do pewnego stopnia możemy też jej współczuć, że urodziła się w takich, a nie innych czasach. Córka Milena odgrywa rolę zbuntowanego dziecka. Jej żądania i problemy, choć przerysowane w kontekście miejsca i czasu akcji oraz ich odbioru przez mieszkańców Adamczychy, rezonują z problemami współczesnego świata i rolą kobiet w społeczeństwie na przestrzeni lat. Ludzie, obudźcie się, jest XVII wiek! Drugim dzieckiem Jana Pawła jest ksiądz Jakub, który nie wiem, czy nie jest moją ulubioną postacią ze względu na aspekt komediowy. Uosabia najbardziej negatywne cechy, z jakimi kojarzeni są księża, wyolbrzymiając je. Jego interpretacja religii dla własnych korzyści bywa niesamowicie zabawna, a jednocześnie Jakub potrafi się ukazać jako koleś, który potrafi dbać o rodzinę, choć to też na swój własny sposób i nie zawsze. Na kiedy? Na wczoraj. Nic mnie nie obchodzi, czy się da, czy się nie da. Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Polski. Z kim ty rozmawiasz? Nie widzisz, że się modlę, tatu? Najbardziej zmarnowanym potencjałem wydaje się najstarszy syn Stanisław, który ma być dużym dzieckiem, stanowić komentarz o niesprawiedliwym zakazie tworzenia związków między różnymi klasami społecznymi, by ostatecznie po prostu zniknąć z serialu na parę odcinków. Konsekwentura... Do tego w trzonie głównych postaci mamy również Bogdana, brata Zofii, będącego stereotypowym obrazem Janusza, który gada, jakim to on nie jest wielkim szlachcicem, jednocześnie żyjąc w stodole i będąc przerysowanym rasistą oraz bucem. Polska dla Polaków. Pochodzę z Litwy. I Litwinów. Oraz uczeń Kowala, Maciej, odpowiednik Jima Halperta z The Office, szczególnie jeśli chodzi o jego romantyczną relację. Chociaż no w tym wypadku ta relacja karana jest śmiercią. Poza tym ma nam pokazać, że to nie pochodzenie się liczy, a wybory, jakich dokonujemy. Co jest dość prostym przekazem, ale nie ma też w tym nic złego. Żywot chłopa pańszczyźnianego jest ciężki i pełen cierpień. Ale da się go przeżyć. Przepraszam, że połowa recenzji to opis postaci, ale to one najbardziej przyciągnęły mnie do tego serialu. Starano się, by jedna mocno różniła się od drugiej, co jednocześnie wpływało na komediowość poszczególnych sytuacji. Mogę również pochwalić warstwę dźwiękową. W polskich produkcjach często jest problem z jakością nagrania głosów, ale w 1670 tak nie jest. Dźwięk jest dopieszczony. Wizualnie serial też bardzo oddaje. Dużo pracy włożono w kostiumy, całość jest nagrana na faktycznym planie, nie zbliżając się nawet do volume czy green screena, co sprawia, że środowisko wygląda naturalnie i czuć klimat XVII-wiecznej wsi. Praktycznie w każdym kadrze zadbano o odpowiednie, bardzo naturalne oświetlenie, a jednocześnie upewniono się, że w nocnych scenach będziemy dobrze widzieć, co się dzieje na ekranie. Czy to wystarczy, by polecić ten serial? Moim zdaniem tak. 1670 i TheOffice.pl zapoczątkowały renesans polskiej komedii. Doceniam, że możemy się cieszyć czymś innym niż kolejne polskie komedie z białym plakatem i Karolakiem w roli głównej. Trzymajcie się, na razie, cześć!